Disney został zniszczony przez DreamWorks. Tymi słowami śmiało możemy podsumować rok 2022 dla tych dwóch firm, jeśli chodzi o kinową scenę animacji. I Disney musi się jakkolwiek dużo bardziej zacząć starać, jeśli chce wrócić na podium lidera filmów animowanych. A dlaczego sądzę, że Disney spadł z rowerka? Otóż powodów jest kilka. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, jakie filmy zostały wypuszczone przez obydwa studia w 2022 roku. A więc Disney wypuścił Baza Astrala oraz Dziwny Świat. Za to jego konkurent wydał Pana Wilka i Spółkę oraz Kota w butach Ostatnie Życzenie. I po tym samym fakcie, ile pieniędzy zarobiły te filmy, możemy stwierdzić to, że Disneyowi nie idzie aktualnie zbyt dobrze na scenie animacji, gdyż Buzz Astral zarobił 220 milionów dolarów, a Dziwny Świat zarobił jedynie 72 miliony dolarów. I dla przeciętnego Mirka, takiego jak ty czy ja, to są ogromne kwoty pieniędzy. Tak, jeśli chodzi o Disneya, to są dosyć niskie kwoty. Gdzie przenosząc się do drugiego studia, to możemy zauważyć dużą dysproporcję, jeśli chodzi o zarobki, bo Pan Wilki Spółka zarobili 250 milionów dolarów, za to Kot w butach Ostatnie Życzenie zarobił aktualnie 555 milionów dolarów i ta kwota ciągle rośnie, bo sam film wciąż jest w kinach na świecie. Tak więc nie trzeba być asem z matematyki, by zauważyć to, że Disneyowi potknęła się noga, jeśli chodzi o animację. Gdzie biorąc pod uwagę to, że Kraina Lodu zarobiła dla Disneya prawie 1,3 miliarda dolarów, a druga część tej bajki prawie 1,5 miliarda dolarów, to przy tym 72 miliony dolarów z Dziwnego Świata to taki beznadziejny wynik, bym powiedział. Tak więc ewidentnie tutaj wszyscy widzimy to, że DreamWorks ma dużą przewagę w porównaniu do Disneya i tej drugiej firmie aktualnie nie idzie za dobrze. Ale co było takim czynnikiem, który spowodował taki stan rzeczy? Otóż porozmawiajmy sobie pokrótce o tych filmach, które wymieniłem na początku odcinka, a sami dojdziecie do pewnego wniosku, co spowodowało taką sytuację. Zacznijmy sobie od Baza Astrala. Otóż film sam w sobie nie był zły, ale miał beznadziejną koncepcję na samego siebie, bo film opowiada przygody Baza z Toy Story, czyli filmu o zabawkach. I właśnie to było największym problemem tego filmu, że tą postać znaliśmy z zupełnie innej produkcji jako zabawkę, a tu mamy Baza przerobionego na człowieka. Tak więc fabuła była dosyć dziwna oraz Disney nie wydał za dużo pieniędzy na marketing tej produkcji. Za to Dziwny Świat miał totalnie niezachęcające zwiastuny, które totalnie nie zachęciły do oglądania tej produkcji. Plus tak jak w poprzednim przypadku, zawalili totalnie marketing, bo Disney zaczął reklamować tą produkcję zaledwie kilka miesięcy przed wypuszczeniem jej do kin. Plus sama fabuła tego filmu też była bardzo przeciętna. A teraz przenieśmy się na drugą stronę, czyli do Wilka i Spółki, czyli do strzałów w dziesiątkę dla tego studia, bo to była animacja wzorowana na komiksach. Więc te postacie miały już wokół siebie wyrobioną jakąś markę. Do tego DreamWorks po raz pierwszy zaczął robić animację stylizowaną na komiksy, czyli połączenie 2D plus 3D. Czyli takie sceny akcji, co często pojawiały się w Kocie w butach, ale do niego jeszcze dojdziemy. Do tego film był stworzony w sposób komediowy, a jak wiemy, to studio ma na celu rozbawić swoich widzów. Nie porusza wątków płciowych i innych takich drażliwych tematów, co to akurat robi Disney. Teraz przejdźmy sobie do wisienki na torcie, którą jest Kot w butach Ostatnie Życzenie. Otóż film był tworzony za pomocą tego samego stylu animacji co poprzedni, przez co to już samo w sobie zaowocowało dużym plusem u widzów, bo ten styl animacji jest po prostu świetny. Do tego historia opierała się na postaci Kota w butach i jego historia była oparta na świecie Shreka, a nie jak w Bazie Astralu, że dostaliśmy postać z Toy Story, ale nie w świecie Toy Story, co to nie miało totalnie sensu. No i oczywiście co najważniejsze, to humor, którego w bajkach Disneya ostatnio brakuje. Za to w Kocie w butach było go masa i sama fabuła filmu była dokręcona na maksa. Myślę, że udało mi się wam pokrótce przedstawić to, dlaczego aktualnie Disney szoruje dno. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i możecie tutaj zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego więcej odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.